pojedynczym państwem. W imieniu maturzystów witają Was Angelika Witczak, Sylwia Pryk, Mateusz Markus i Krzysztof Burzyński. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za przybycie na dzisiejszy bal studniówkowy. Witamy panią dyrektor Ewę Bury. Panią dyrektor Zofię Szakiewicz. Szanowne grono pedagogiczne. Zaproszonych gości: starostę powiatu łowickiego, pana Marcina Kosiorka. Pana Marka Jędrzejczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Burmistrza miasta Łowicz, pana Krzysztofa Jana Kalińskiego. Przewodniczącego Rady Miasta Henryka Kazimierza Zasępę. Oraz rodziców i was, koleżanki i koledzy. Coś się kiedyś zaczyna i coś się kiedyś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli i nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Przed nami egzamin dojrzałości i dorosłe życie. Dojrzałość to nie kwiat, to jest owoc. Do kwiatu się dorasta, do owocu dojrzewa. Kwiat to owoc lub pozór. Jak wyróżnić z pozoru owoc, gdy nawet słońce z rzeczy wydobywa cień? Dorosłość, czy zawsze jest dorosła? Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawczyniom, które przez lata opiekowały się nami, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły, przygotowując do dorosłości. Wychowawczyni klasy trzeciej Liceum A, Edyta Anioł-Plichta. Klasy trzeciej Liceum B, pani Anna Jadczak-Pająk. Klasy czwartej Technikum A, pani Marzena Wnuk. Klasy czwartej Technikum B, pani Angelika Mikołajczyk oraz pani Bożena Miłkoszewska-Wielemborek. Klasy czwartej Technikum C, pani Iwona Kosiorek. A teraz o zabranie głosu poprosimy panią dyrektor Ewę Bury. Tryma towarzyszy nie tylko tej grupie prowadzącej dzisiejszy wieczór, ale również dobrała się i do mnie. Mam nadzieję, że też mi pójdzie dobrze, tak jak wam. Chciałam tylko w imieniu wszystkich tu obecnych powitać pana starostę w osobie pana wicestarosty Piotra Malczyka. Też pan Marcin Kosiorek, pan starosta, nie mógł do nas przybyć. Kłaniam się, witając wszystkich zgromadzonych. Ten dzisiejszy wieczór, od dawna wyczekiwany przez was, i dlatego w pierwszej kolejności witam was, tych, którzy dzisiaj grają rolę pierwszoplanową, uczniów klas maturalnych czwartego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia Władysława Grabskiego w Łowiczu. Również z przyjemnością
stoję w gronie naszych gości, którzy z zaciekawieniem, z zainteresowaniem przyglądają się tym dzisiejszym wydarzeniom, gości w osobach właśnie reprezentujących władze powiatu łowickiego, władze miasta Łowicza. Witam rodziców, krewnych, przyjaciół, was, szanowna młodzieży, wasze osoby towarzyszące i oczywiście serdecznie czuję się tutaj w gronie wszystkich pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, waszych wychowawców czy nauczycieli, pedagogów. Ten dzisiejszy studniówkowy wieczór pozwolił mi na taką refleksję, nasunął mi taką refleksję, że ta nasza młodzież jest coraz bardziej otwarta na świat. A już bardzo swobodnie czuję się w Europie. Jeszcze kilka lat temu na tańce studniówkowe udawaliśmy się do Nieborowa. Potem długo gościł nas dwór Soplicowo, a ten wieczór, proszę bardzo, jesteśmy w Mediolanie. I to całkiem blisko Łowicza, niedaleko się tutaj jechało. Ale zawsze to światowo, europejsko. Może ja właściwie powinnam zacząć buona sera? Nie wiem, czy będą jakieś dania kuchni włoskiej w dzisiejszym menu? Czy zespół będzie grał muzykę Italo Disco? Nie wiem, ile języka włoskiego się tutaj pojawi. No ja nie bardzo już po włosku, bo sono Polako, non parlo italiano, mi spiaci. Ale mam nadzieję, że bez względu na to, czy Mediolan, czy Nieborów, czy inne miejsce, to będzie dla was wieczór niezapomniany. Wieczór wspaniałej zabawy. I wierzę też, że po tym spotkaniu, po tych harcach z ogromną wdzięcznością powiecie swoim rodzicom dziękujemy za zorganizowanie tej imprezy. Osoby prowadzące wspomniały, że to jest taka impreza granicząca z obowiązkami, bo za kilka miesięcy bardzo ważne w waszym życiu wydarzenie o dosyć poważnych konsekwencjach. Egzaminy maturalne. Ja mam nadzieję, że odpowiedzialnie wykorzystacie ten czas, że świetnie się przygotujecie do tych egzaminów, że pokażecie swoje talenty, swoje umiejętności i zrobicie wszystko, żeby spełnić swoje marzenia. Ale na ten dzisiejszy wieczór, na te najbliższe godziny, chcę jeszcze raz życzyć kapitalnego towarzystwa, wspaniałego humoru, butów, które wytrzymają wszystkie tańce, świetnej kondycji, która dorówna rytmom prezentowanym przez zespół i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Grazie mille. Czy może ktoś z przybyłych gości chce zabrać głos? Witam bardzo serdecznie przybyłych gości, wspaniałych rodziców i was, drodzy uczniowie. Chciałbym tylko krótko wam wszystkim powiedzieć i nie będę powtarzał tego, co mówiła pani dyrektor, bo powiedziała wam już wszystko, tylko powiem też od siebie, że zaczynacie wchodzić w okres dorosłości.
i musicie sobie powoli z tego zdawać sprawę. Dziś macie taki piękny bal, który będziecie pamiętać do końca życia. Więc przeżyjcie go tak jak najpiękniejszy bal w waszym życiu. Cieszcie się, radujcie. Dzisiaj nie ma żadnych problemów. Jesteście na pięknym balu. Jak patrzę, to nasuwa mi się tylko jedno słowo na tej sali, jak patrzę na was. Perfekto, perfekto. Wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz życzę udanego balu studniówkowego, bo później trzeba zabrać się do ciężkiej pracy. Ale jak dziś mówię, bawcie się, nie ma żadnych problemów. Dziękuję bardzo. Szanowni studniówkowicze, maturzyści, pani dyrektor, szanowni państwo, bardzo dobrze zatańczcie poloneza. Uśmiechajcie się, bo widać, że jesteście strasznie przejęci. A lepiej się tańczy, gdy się uśmiechacie. A za 2 godziny na różnych tam kanałach internetowych już będzie was pół powiatu oglądać. Dlatego warto się uśmiechać po prostu. Dobrze się dzisiaj bawcie. Wykorzystajcie jeszcze te 100 dni. W ostatniej chwili można się mnóstwo nauczyć. Także nauczcie się jeszcze mnóstwo i dobrze zdajcie maturę. Wszystkiego dobrego. Tak jak pan burmistrz powiedział, matura jest maturą, trzeba ją zdać. Ale przed wami, tak jak wspomnieli prowadzący, z kwiatów mają wyjść owoce. Te owoce będą dojrzewały na studiach, w szkołach pomaturalnych lub przygotowując się do pracy. A więc życzę wam, żeby ten owoc był najwspanialszy za kilka lat i żeby się spełniły wasze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Szanowna pani dyrektor, drogie grono pedagogiczne, drodzy rodzice, wszyscy zaproszeni goście, no i wy, droga młodzieży. Prowadząca powiedziała, że w życiu coś się zaczyna i coś się kończy. No właśnie, za kilka miesięcy przystąpicie do najważniejszego egzaminu w waszym życiu, egzaminu dojrzałości. Egzaminu, który jest taką furtką do dorosłego życia, ale zarazem nadzieją na to, że będę się realizował w życiu, że wybiorę taki kierunek studiów, który przyniesie mi w przyszłości satysfakcję, będę wykonywał pracę, która daje mi wiele radości. Jest takie powiedzenie, że to jest te symboliczne 100 dni. Ja muszę powiedzieć, że jestem przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego, ale przede wszystkim jestem nauczycielem. I jeżeli miałbym wam cokolwiek doradzić, to muszę wam powiedzieć, że bez względu na to, czy to jest 100 dni, czy to jest 20, czy to jest tydzień, naprawdę można się jeszcze bardzo dużo nauczyć. Nie zniechęcać się, jeżeli ktoś nawet przez pewien okres czasu no niezbyt dużo poświęcał na naukę, to teraz przez miesiąc, 2, 3, a nawet tydzień wiele można nadrobić. Życzę wam, żeby ta magiczna noc trwała do piania kura, a na maturze połamania pióra. Dziękuję bardzo. A teraz prosimy o zabranie głosu przedstawiciela rodziców. W imieniu swoim i wszystkich rodziców witam szanowną panią dyrektor, nauczycieli, wychowawców, zaproszonych gości. Kochani, żadne słowa nie wyrażą tego, co dzisiaj czują wasi rodzice. W dniu dzisiejszym, na ten dzień, czekali od momentu, jak posłali was tutaj do tej szkoły. Dzisiejszy dzień jest nagrodą dla was za ciężką pracę w tej szkole.
Przed wami matura i wybór drogi zawodowej. Ale na wszystko jest czas i miejsce. Pamiętajcie, że nic dwa razy się nie zdarzy. Nie zmarnujcie tego czasu. Ale dzisiaj jest czas na zabawę. Dlatego życzę wam, aby ten wieczór zapadł wam długo w pamięci, aby były chwile, które będziecie mile wspominać w przyszłości. Życzę wam miłej zabawy. Dziękuję. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy? To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko, za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Niech słowa wdzięczności wyrażą kwiaty, które składamy w wasze ręce. Teraz, droga dyrekcjo, szanowne grono pedagogiczne, dostojni goście, drogie koleżanki i koledzy. Staropolskim obyczajem rozpoczniemy tę studniówkę od tańczeniem jakże pięknego i znamienitego tańca, jakim jest polonez. Pisał o nim już Adam Mickiewicz. I przy tej okazji chcę przytoczyć jego słowa. Podkomorze rusza i z lekka, zarzuciwszy wyroty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za podkomorzem szereg w pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto taniec. On prowadzi. Nad murawą czerwone połyskują buty. Bije blask z karabeli, świeci się pas suty. A on stąpa powoli, niby od niechcenia idzie. Wszyscy zazdroszczą, biegną w jego ślady. On by rad za swą damą wymknąć się z gromady. Może ostatni, co tak polonez zawodzi. Prosimy panią dyrektor o oficjalne rozpoczęcie studniówki.